Kula wymieniona, wybijamy. Taki ludu nie ma. Teraz można wspawywać. Kula wspawana. Nowa. Teraz będziemy wstawiać nowe końcówki do belki. Sfazowane. Można wspawywać. Spawana suka. Beleczki umalowane. Później nabawane, odszlifowane, nie będą miały luzu, były wytarte. Wkładamy belki. Tutaj otwór jest wybity, mam patent na gwoździa. Spawam, bo przynam wyszlifuję otwór, bo nie i musi chodzić. Po co kupować nowe? Otwór ogarnięty, obszlifować i malować. Mało blokująca. Ok, skręcone. Wszystko tutaj buczy. Dobra. Stworzeń. Jeden. Tyle. Dobra, to robisz lukę. Tam czajka. Mamy. Dobra, już tyle. Dobra,
rozłożeń. Spędzamy. Raz łańcuszek. Trzymamy sobie coś. Drugi łańcuch. Robota ogarnięta, wszystko powymieniane, luzów nie ma już takich, jakie były. Teraz można będzie pracować na wiosnę, aż miło. Pozdrawiam.